kul strzelano do mnie, do mojej żony, do moich przyjaciół. Widziałem wiele rannych osób. Nie wytrzymałem tego, emocje wzięły górę. Wiem, że postąpiłem źle, ale broniłem moich bliskich i mojej ojczyzny. Były bokserski mistrz Francji od początku wspiera protesty przeciwko polityce Emmanuela Macrona, który wobec demonstrantów używa argumentu siły. Policja nie ma prawa tego robić. Najpierw atakują nas gazem, a później strzelają nam tym prosto w twarz. Rozumie to pan, panie Macron? Ale francuski rząd szykuje się na kolejną walkę. Najbliższa sobota będzie 9. tygodniem protestów. Macron na ulicę Paryża wysyła nawet 100 tysięcy policjantów, a premier zaostrza prawo. Wprowadzimy nowe regulacje. Uczestnicy nielegalnych manifestacji słono za to zapłacą. Będziemy ich surowo karać. Wcześniej było to wykroczeniem, teraz jest przestępstwem. Na francuskich ulicach chaos, którego końca nie widać. Widać wyraźnie, że to się zaostrza, widać wyraźnie, że ci ludzie idą na cały czas na konfrontację, że za każdym razem...